To jest audioprezentacja, materiał promocyjny. Na podcast zaprasza Orlen. Wspieramy zrównoważony rozwój. Agnieszka Zaręba, dzień dobry. Trwa dynamiczny wzrost urbanizacji na całym świecie. Prognozy pokazują, że do 2050 roku nawet 80% światowej populacji będzie mieszkać w miastach. Jakie to rodzi wyzwania i główne kierunki transformacji? O tym opowie dzisiaj Stanisław Barański, dyrektor Biura Zrównoważonego Rozwoju i Transformacji Orlen. Dzień dobry. Dzień dobry. Ale zacznijmy od tych wyzwań. Co to są za wyzwania? Pani powiedziała o pewnym trendzie, o trendzie urbanizacji miast, globalnym trendzie. I rzeczywiście to jest trend, który w połączeniu z wyzwaniem związanym z konsekwencjami zmiany klimatu rodzi bardzo poważny społeczno-polityczny problem. Problem polegający na tym, że miasta i na świecie, i w Europie, my żeśmy w raporcie, o którym za chwilę trochę więcej powiem, skupili się na tych europejskich, a zwłaszcza na polskich miastach, powinny na ten problem związany z konsekwencjami zmiany klimatu, w jakiś sposób odpowiedzieć, i o tym jest nasz raport. To w takim razie, jak zmiany klimatu wpływają na miasta w aspekcie społecznym, środowiskowym, gospodarczym? Czy na te pytania odpowiada raport, który przygotowaliście? My żeśmy akurat ten aspekt bo w tej pierwszej części raportu pokazujemy rzeczywiście wyzwanie, z którym polskie miasta się mierzą, właśnie w tym układzie, w tym, w tym podziale na te trzy obszary: społeczny, środowiskowy i gospodarczy. Pokazali tak dosyć skrótowo. Natomiast mi się wydaje, że teraz nie musimy wchodzić w szczegóły tego, co to, to odsyłam do raportu. Wydaje mi się, że takim Dobrym, smutnym też przykładem tych wyzwań, z którymi polskie miasta się mierzą, jest efekt powodzi sprzed dwóch tygodni. I to jest bardzo dobitny i chyba zrozumiały dla wszystkich przykład jednej z konsekwencji zmiany klimatu, z którymi my się musimy jako społeczeństwo, jako gospodarka mierzyć. Regulacje unijne obowiązują w państwach członkowskich, ale mają także bezpośrednie, a może pośrednie przełożenie na to, jak funkcjonują miasta. Jak to wygląda w praktyce? Czasem bezpośrednie, czasem pośrednie i postaram się to w prosty sposób opowiedzieć. W tym takim wielkim politycznym planie całej Unii Europejskiej osiągnięcia tzw. neutralności emisyjnej do 2050 roku, Został rozpisany dużo bardziej szczegółowy plan ograniczenia emisji z działalności gospodarczej, społecznej w Unii Europejskiej do 2030 roku. I ten plan został rozpisany na szereg dyrektyw i rozporządzeń, które co do zasady odnoszą się do państw członkowskich. To znaczy, w dyrektywach, w rozporządzeniach są bardzo szczegółowo i dosyć restrykcyjnie określone cele, które państwa członkowskie muszą spełnić właśnie do 2030 roku. To, co my żeśmy w tym raporcie zrobili i uważam, że to jest oryginalna, bardzo perspektywa, to znaczy przeanalizowaliśmy, właściwie na co dzień się tym zajmujemy, więc bardzo dużo nie musieliśmy pracy w to wkładać, ale przeanalizowaliśmy wymogi tej, tego pakietu Fit for 55, tego szeregu dyrektyw i rozporządzeń nakładanych właśnie na państwa członkowskie, ale z perspektywy miast i samorządów w Polsce i zobaczyliśmy, jakie konsekwencje czasem bezpośrednio, a czasem pośrednio tego szerokiego pakietu regulacyjnego Będą, właśnie będą obowiązywały miasta. I tam jest oczywiście szereg tych różnych punktów, ale żeby tak bardziej konkretnie unaocznić to, to, o czym mówię, to na przykład w tym szerokim pakiecie Fit for 55 jest obowiązek wprowadzania autobusów w transporcie miejskim zeroemisyjnych w, od 2030. Jest jeden próg, od 2035 jest już obowiązek 100% nowych autobusów taboru. W miastach musi być zeremisyjny. I to jest konsekwencja bezpośrednia tego Fit for 55, tego, tego pakietu Unii Europejskiej. Są też takie regulacje, które mniej, mniej bezpośrednio odnoszą się do, do miast, ale, ale ich konsekwencje też przekładają się na obowiązki, które miasta muszą spełnić. Na przykład rozporządzenie AFIR, które odnosi się do infrastruktury ładowania, czy infrastruktury dla samochodów o napędzie alternatywnym wobec silników spalinowych, czyli albo dla elektromobilności, albo dla, na przykład dla tankowania wodorem. I znowu co do zasady, to rozporządzenie wskazujące konkretne cele dotyczące liczby stacji tankowania alternatywnych paliw w różnych częściach państw członkowskich odnosi się do państwa, ale siłą rzeczy ono się też przekłada na konkretne obowiązki czasem także dla miast. A co spółki energetyczne mogłyby zrobić dla miast? I co robi Orlen? To jest rzeczywiście, można powiedzieć, konkluzja tego raportu, bo my żeśmy też w takim układzie staraliśmy się to sproblematyzować, ten, ten temat, którym się zajęliśmy i, i, i właśnie postarać się precyzyjnie wytłumaczyć naszemu czytelnikowi, z czym my się mierzymy. My żeśmy. W pierwszej kolejności już odpowiadam, jak Orlen na to może reagować, ale myśmy jeszcze zanim odpowiadamy, jak, jak takie podmioty jak Orlen może reagować na te potrzeby miast, to my żeśmy jeszcze przeanalizowali szereg rozwiązań w miastach, głównie europejskich, ale nie tylko, w takim układzie czterech grup: infrastruktury energetycznej, transportu, gospodarki obiegu zamkniętego i budynków, które są realizowane, implementowane w różnych miastach europejskich. Nowych rozwiązań właśnie w duchu ograniczenia emisyjności, w duchu transformacji. Informacji Energetycznej. I to są, i w tym sensie ten raport, właśnie nie jest tylko abstrakcyjnym pokazaniem problemów, z którym się mierzymy, ale pokazujemy też konkretne rozwiązania, które, które możemy implementować w miastach. A w kolejnym kroku my żeśmy też pokazali, jak tę ofertę, którą nazywamy B2G w odniesieniu też do takiej korporacyjnej nowomowy o B2C, czyli ofercie dla klientów indywidualnych, B2B jako ofercie dla klientów zwykłych, biznesowych. Tworzymy taki koncept oferty B2G, dla no B2 Governance, to, do Government, oferty dla albo miasta, albo dla samorządów, właśnie w, w, wsparcia Orlenu w transformacji energetycznej i w dążeniu miast do, do zrównoważonego rozwoju. Rozmawiamy w trakcie kongresu PreCOP. Jest pan tuż po dyskusji panelowej. Czy tak na koniec możemy powiedzieć jeszcze jakie wnioski płyną z panelu, z dyskusji, z dialogu, w którym właśnie brał pan udział? Wydaje mi się, że taki jeden bardzo konkretny wniosek, który pewnie różni sytuację, gdybyśmy trzy lata temu albo cztery lata temu rozmawiali, to ogromna świadomość skali wyzwania związanego ze zmianą klimatu, związanego też z transformacją energetyczną, to bez wątpienia. Wydaje mi się, że drugi wniosek jest też taki, że mimo że dyskusje te się odbywały też wśród samorządowców, prezydentów miast, mimo że każdy z nas ma bardzo różną perspektywę na właśnie zrównoważony rozwój w miastach czy zrównoważony rozwój gospodarki. To jest wiele elementów, którymi możemy się wzajemnie zainspirować i od siebie wzajemnie uczyć. I wydaje mi się, że mimo że skala wyzwania, z którą się mierzymy, jest gigantyczna, to pewnie jest dobry prognostyk do dalszych dyskusji, ale przede wszystkim działań w kierunku zrównoważonego rozwoju. I niech to będzie puenta naszej dzisiejszej rozmowy. Bardzo serdecznie dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. To była audioprezentacja, materiał promocyjny. Na podcast zaprasza Orlen. Wspieramy zrównoważony rozwój.